Okej, także Nefek z małymi problemami niestety nie skomentuje z nami tego meczu. No ale i Janusz Gry, i Torgal są w rozgrywce, także gramy bez tego. Janusz Gry rozpoczyna od laboratorium. Pierwsi ludzie już wysłani do składu, będzie zamiana na inżynierów oczywiście. Będzie donoszone skrzynki oczywiście. Torgal również rozpoczyna od laboratorium. I tutaj pierwsza technologia u Torgala już ujawniona, bo jest laboratorium optoelektroniczne, więc prawdopodobnie będą grani szybcy snajperzy. Zobaczmy, jak to wygląda u Janusza Gry. Dokładnie ta sama technologia, także no, możemy się spodziewać komór sterowanych ręcznie w takim razie i właśnie próby wyciągania snajperów przeciwnika. No chyba, że któryś się jednak decyduje na komorę komputerową. Chociaż w tym momencie będziemy już dość późno, no bo nie zbudował oczywiście pierwszego laboratorium komputerowego. Mamy również szyb naftowy u Torgala grany, rozwój technologii na poziomie pierwszym, potem silnik spalinowy, celownik laserowy, także wszystko w jak najlepszej kolejności. Elektrownia słoneczna jest już budowana, także zanim się to rozwinięcie skończy i energia naftowa już na pewno będzie zasilanie dostępne i będzie można ten laserowy celownik obadać. Zobaczmy, jak to wygląda u Janusza Gry. Rozwój technologii na poziomie pierwszym, bardzo podobnie zakolejkowane badania jak u Torgala. Budowana już fabryka, rozbudowa cywilna, także tutaj będzie właśnie szybka komora. Jeszcze przełożył teraz ludzi do budowy szybu, żeby było paliwo na postawienie tej pierwszej komory. No a rozwój technologii na poziomie pierwszym już wybadany. Energia naftowa jest robiona. Oboje zawodnicy napisali sobie jeszcze good luck. Także wymiana uprzejmości między oboma. No i teraz generalnie nie ma tylu rozmów w tym początkowej fazie gry, no bo Amerykanami jednak jest dużo więcej rzeczy do ogarnięcia w pierwszej fazie gry niż Rosjanami. No i są już bardziej skupieni na poprawnym klikaniu. Celownik laserowy badany u Torgala, już w połowie w zasadzie. W połowie zakończony, za chwilę pewnie zobaczymy też zbrojownię. Jakieś wczesne wysłanie snajpera na środek. Myślę, że możemy się tego spodziewać, zarówno od jednego, jak i od drugiego. Celownik laserowy badany również u Janusza Gry. Druga elektrownia jest w tym momencie dostawiana, także za niedługo będzie można zacząć produkować komorę transportową. W tym czasie będą robione badania, które nie wymagają zasilania laboratorium, także wszystko w jak najlepszym porządku u Janusza Gry. 6 osób w tym momencie bada celownik laserowy. Tutaj jeden inżynier tylko oddelegowany do noszenia skrzynek. I już wsadzeni ludzie do fabryki, także zaczęto produkować komorę transportową ręcznie sterowaną. A Torgal jeszcze tego nie zrobił. Także w tym wyścigu na środek no prawdopodobnie wygra już Janusz Gry. Podobnie chyba było w poprzednim meczu. Miał chyba, tak mi się zdaje, że Janusz miał prędzej tą komorę. Silnik na baterie słoneczne jest badany u Torgala. Zobaczymy, czy ta technologia będzie faktycznie wykorzystana. No i jest rozwój technologii na poziom drugi, podobnie jak u Janusza, tylko że Janusz jeszcze nie rozpoczął tego badania. Zastanawiam się, jak on kolejkował te badania, co takiego wybadał, czego nie badał Torgal, że jest tak bardzo do przodu. No dobra, okaże się to z czasem. Komora już wysłana na środek. I pomimo tego, że to Janusz wcześniej zbudował swoją komorę, to no oni są równo na środku. Oni się podzielą tymi skrzynkami. Ale to Torgal Torgal wziął więcej z nich. Bo aż 40. No ale tutaj kolejny zrzut był bardziej przyjazny Januszowi. Także jego komora z 60 skrzynkami z środka wraca do bazy. Jeszcze prawdopodobnie zgarnie sobie te skrzynki po drodze. No jednak nie, jednak je zostawił. No a Torgal czeka na środku na kolejne zrzuty, które niebawem się pojawią. I to będzie kolejne 30 skrzynek do jego komory. 70, można już ją spokojnie wysłać z powrotem z takim ładunkiem. Tym bardziej tutaj po drodze jeszcze można jakieś skrzynki ewentualnie pozbierać. Przyjrzyjmy się badaniom obydwu zawodników. Amunicja nasenna grana u Janusza Gry i rozwój technologii na poziomie drugim. W tej chwili u niego 12 osób przeznaczonych do robienia badań. Natomiast u Torgala jest to
Też 12 osób, tylko akurat miał rozbudowywane laboratorium, rozwój technologii na poziomie trzecim już opracowywany, również amunicja nasenna bardzo szybko, oboje już stawiają zbrojownię, będzie rozbudowywana do koszar i zapewne za niedługo zobaczymy pierwszych snajperów na środku mapy, co się zawsze bardzo przyjemnie ogląda. Kolejna komora zbiera skrzynki z środka, a tymczasem Janusz gry wraca z 90 skrzynkami do bazy, czyli naprawdę, naprawdę sporo przywiozła ta komora. Natomiast u Torgala 40 skrzynek. Aj, troszeczkę za wcześnie wysłana ta komora w stronę bazy, bo mogła ona jeszcze spokojnie zgarnąć ten zrzut, gdyby dostała chwilkę dłużej. Z tym, że Torgal, pomimo że ma laboratorium optyczne, on chyba nie badał wykrywania materializacji, także on nie zobaczył raczej tych skrzynek na mapie. I przez to też no, nie wiedział o nich zwyczajnie. I wydaje mi się, że w tym wyścigu zwycięży Janusz. Chociaż mogą się podzielić tymi skrzynkami. Na pewno zacznie ją pierwszy zbierać Janusz. Jest wyciągnięcie kierowcy, bardzo ładne, przez snajperów i od razu dobity mechanik. Nie zdążyłem tylko spojrzeć, którego on był poziomu, ale jak kliknąłem na niego, to prawdopodobnie widzieliście tutaj na chwilkę jego poziom, także mogli się to dojrzeć szybciej niż ja. Mamy też komorę oczywiście zabraną Januszowi i odprowadzenie jej do bazy, także na dwie komory w tym momencie może zbierać Torgal. Skrzynki z środka wyciągnięte, 90 skrzynek w tym momencie na ciężarówce Torgala, dwóch snajperów Janusza idzie na środek mapy. Także i on tutaj będzie próbował swojego szczęścia i wyciągać któregoś z przeciwników. Dobra, zobaczmy jak badania tymczasem idą u jednego i drugiego gracza. Zaawansowana metalurgia badana u Janusza gry, rozwój technologii również. I dostawiona rozbudowa pojazdów gąsienicowych. Tutaj wydaje mi się, że będzie chciał Janusz jak najszybciej zainwestować w... Będzie wyciągnięcie snajpera, powinna być amunicja nasenna teraz. Ale nie udało się uspić przeciwnika. On oberwał, on strzelał też normalną amunicją, Janusz, bo kierowca troszeczkę obity. Natomiast no, nie wszedł ten strzał usypiający, także no nie udało się wyciągnąć tego mechanika. Ale zarówno jeden, jak i drugi powinien już się zastanawiać nad komorą sterowaną komputerowo. Jest również rozbudowa komputerowa u Janusza gry. Także on się teraz będzie skupiał na wyciąganiu tych skrzynek z środka i nie pozwalaniu po prostu przeciwnikowi dowodzić ich do bazy, a sam będzie chciał jak najszybciej właśnie zainwestować w tą komorę komputerową, ale tutaj będzie już widać tą przewagę ekonomiczną u Torgala. Kolejna elektrownia dostawiona w jego bazie, to już piąta. Jeszcze jedna zbudowana za laboratoriami, także no cała baza Torgala będzie miała zasilanie. Jeśli tylko będzie trzeba, wyciągnięcie skrzynki z środka mapy i prawdopodobnie wycofanie tych snajperów do koszar. Nie chcę tutaj Janusz ryzykować ich utraty. No ale postraszył on Torgala, mam wrażenie, na tyle, że nie podjeżdża on na środek mapy, nie wyciąga kolejnych skrzynek. Chociaż jeden jednak jeszcze snajper zostawiony, żeby czatował tutaj i pilnował ewentualną próbę zabrania skrzynek z środka. Ale komory tymczasem odstawione u Torgala na bok. Mamy rozbudowę komputerową, więc będą dwie sterowane komputerowo komory. U Torgala jeszcze ich nie ma i będą dość późno w porównaniu do... U Janusza gry jeszcze nie ma tych komór i będą dość późno w porównaniu do Torgala, bo rozbudowa komputerowa tylko w połowie skończona. Teraz wyciągnięci naukowcy, żeby tylko ona jak najszybciej powstała. Jeszcze kolejnych dwóch z drugiego laboratorium. I mamy rozwinięcie technologii komputerowej badane na poziomie pierwszym przez 6 naukowców. Rozwinięcie uzbrojenia, w tym momencie jeden naukowiec, ale oni zapewne niedługo wrócą do tego laboratorium i będą to również badać. Chociaż kilku musi też być odesłanych do fabryki. Jednak cała czwórka jest odesłana do fabryki i jeden inżynier, także na 5 mechaników teraz będą budowane te pojazdy. Nie, jednak inżynier robi rozbudowę dział, także 4 mechaników, jeden tylko rozwinięcie uzbrojenia w tym momencie bada.
wyciągane jeszcze skrzynki z środka mapy. Ale ten chyba snajper jest trzeciego poziomu. Żaden nie zniszczył tej skrzynki. Trochę mnie to dziwi. No ale okej. Dwa strzały chyba. No, wydaje mi się, że jedna powinna zostać zniszczona. No ale 50 skrzynek trafiło do komory Torgala. Druga komora sterowana komputerowa jest już dostępna, także... No ta przewaga ekonomiczna Torgala będzie już zauważalna. Teraz opuszcza fabrykę pierwsza komora Torgala. Na razie zbieranie tych skrzynek z bazy, żeby tylko je dostarczyć do magazynu. Prawdopodobnie gdzieś tam mu zabraknie na budowę HG, dlatego chcę mieć jak najszybciej je w składzie, żeby czym prędzej móc rozpocząć produkcję HG. Dokładnie, ciężkie działa już zakolejkowane w tym momencie. I będą mogły one uderzyć na przeciwnika. A Torgal buduje radar w tym czasie. I zastanawiam się, czy to jest dobra decyzja. No bo radary są spoko, jasne. Tylko, że nie mając tego HG, a jeżeli HG Janusza będzie pierwsze na środku, no to może ono próbować wyciągnąć taką komorę. Co byłoby sporym ciosem dla Torgala. No ale ma teraz wizję na środku, także będzie mógł reagować na pewno na to co będzie robił Janusz. I po prostu takie HG, jeśli zostanie tylko szybko zauważone, no to komora przed nim najzwyczajniej w świecie ucieknie. Rozwinięcie komputerowe na poziom drugi już prawie zakończone u Torgala, u Janusza gry, przepraszam. Badany również radar oraz wykrywanie materializacji i dopiero potem rozwinięcie komputerowe na poziomie trzecim. Uzbrojenie cały czas na poziomie pierwszym, trzech naukowców go w tej chwili bada. Także ci snajperzy, którzy gdzieś tam wysyłani byli na rampę, w tym momencie prawdopodobnie są właśnie przerzuceni do laboratorium i niech się zajmują badaniami. Będzie próba wyciągnięcia komory, ale tutaj nie ma szans na to, żeby ją zniszczyć. Mamy również pierwsze ciężkie działo od Torgala. No, niszczony również radar. Dwa strzały dostał, ale to jest oczywiście za mało, żeby go zniszczyć. Przestawiony teraz na nieco bezpieczniejszą pozycję. Także cały środek, jeśli chodzi o wizję, kontrolowany przez Torgala. Próba również obijania tej komory. Ale 40 skrzynek zostanie dostarczonych do bazy Janusza gry. Zastanawiam się, czy Janusz miał już dostawę tego żołnierza, który mu zginął. A, policzmy może jego ludzi. 9 w tym momencie jest na badaniach naukowych. 2 tutaj, no już jeden. Ale 10 buduje rozbudowę komputerową. I 5 mechaników w środku, czyli ma 15 ludzi, także te straty zostały uzupełnione. Wyciągnięcie skrzynek z środka. W tym momencie 2 HG, 1, 2 HG. Także siła ognia identyczna u obydwu graczy. No z tym, że Torgal ma te radary i tutaj widać jego przewagę pod tym względem. 30 skrzynek jeszcze trafi z środka na jego konto. Janusz troszeczkę z troszeczkę spóźnioną reakcją. I kolejne HG opuszcza fabrykę Torgala. A Janusz zdecydował się na HG sterowane ręcznie. I co ciekawe, ma ich więcej niż Torgal, więc jeżeli powiedzmy jeszcze to jedno opuści fabrykę i tutaj przerzuciłby najlepszych swoich mechaników, to mógłby on tak naprawdę pokusić się o przejęcie kontroli na środku. Chociaż te radary mogą jeszcze zapewnić Torgalowi pewną przewagę. 40 skrzynek spod bazy przewożonych do składu. Jak z rozwojem komputerowym stoi Torgal? Połowa trzeciego poziomu wybadana, czyli ten trzeci poziom będzie szybciej u Torgala mimo wszystko, a rozwinięcie uzbrojenia. No, w tym momencie tutaj większość naukowców pracuje nad rozwinięciem uzbrojenia niż rozwojem komputerowym u Janusza gry. No i w tym aspekcie Torgal będzie wolniejszy, więc wydaje mi się, że pomimo iż będzie miał ten rozwój komputerowy na poziomie trzecim, szybciej wybadany, to jednak to rozwinięcie uzbrojenia na poziom drugi troszeczkę tą przewagę komputerowo sterowanych pojazdów Torgala zniweluje. Niszczony również radar.
u Janusza gry, który też już dosyła, zadbał o wizję swoją na środku. A kolejny Rador opuszcza fabrykę. Także niedługo zapewne tutaj też podjedzie drugi. No i zapowiada się ciekawy pojedynek. Tutaj lekka wymiana ognia między jednym a drugim graczem. Skrzynki z środka wyciągane zarówno przez jednego, jak i drugiego gracza, także nikt do żadnego magazynu one nie trafią. Także cenne zrzuty z przyszłości niszczone przez obydwu graczy. Będzie próba wyciągnięcia radaru, oczywiście, że tak, ale ten tylko lekko obity. Kolejne 40 skrzynek. Nie zadowoli Franka. Miejmy tylko nadzieję, że żadnej coli tam nie było. I Torgal dostawia drugie laboratorium uzbrojenia. Także ten trzeci poziom uzbrojenia będzie bardzo szybko przez niego badany. A tymczasem Janusz już trzeci poziom zakolejkowany i badany w sile 6 naukowców. Podobnie, nie, akurat komputerowy bada jeden naukowiec mniej, czyli 5. A Torgal, pojazdy komputerowe na poziomie 3 ma już ukończone. Ale tak naprawdę ostatnie badania w tym momencie mogą robić obydwaj zawodnicy i prawdopodobnie ci naukowcy zostaną wysłani na front niebawem. Jeżeli zaś chodzi o liczbę HG, to Torgal, Janusz Gry w tym momencie posiada ich 3, 4, 5, 6 w budowie. A Torgal ma ich... No Torgal ma ich zdecydowanie więcej. W tym momencie jest ich 8, ale 9 no nie jest jeszcze budowane, także... A kolejne za to wyjeżdża z fabryki od Janusza, także... No ta siła ognia będzie mimo wszystko podobna. Mocno obijane HG. Ale zostanie ono oczywiście uratowane. 30 skrzynek z środka mapy jeszcze zabrane przez Torgala. Tutaj odstawione do renowacji 2 HG. Ciężkie działa będą naprawiane. Tylko na razie żaden mechanik do nich nie wychodzi. Znaczy jeden wyszedł, ale szybko potem wszedł z powrotem do fabryki. Stwierdził, że na zewnątrz jest jednak za zimno i woli pracować przy nowych działach niż już takich używanych. Małe przemieszczenie sił na północ. A tymczasem na południe wyjeżdża Torgal. No i te 2 HG, które były lekko uszkodzone, nie zostały wcale naprawione. Mamy przemieszczenie sił przez Janusza. I tutaj chyba jeszcze komora zostanie wyciągnięta. I to obie komory zostały wyciągnięte. Także duża strata dla tego zawodnika. Kolejne HG padają. Ludzie jednak są już w koszarach, także oni tutaj wesprą swoje pojazdy w walce. No, ale to Janusz poniósł dotkliwsze straty w tym pojedynku. I byleby nie potracić zbyt dużo żołnierzy. Ale pierwszy z nich pada. A i kolejny również, i to może być początkiem końca dla Janusza. Okej, myślałem, że jeszcze jednego żołnierza będę chciał tutaj wyciągnąć Torgal, ale jednak nie, za co wyciąga HG. I może też upaść mechanik 4 poziomu, tak? Ten mechanik zostanie stracony. Kolejny żołnierz ma poważne
tarapaty i on również zostaje wyciągnięty. Tutaj naukowcy jeszcze będą się starali dotrzeć na linię frontu i pomóc tym, którym jeszcze da się pomóc. Ale nie. Zdecydował jednak Janusz, że przerzuca ich po prostu do laboratorium, a no do tego żołnierza i tak prawdopodobnie by nie zdążył. No i w tym momencie Torgal ma dużą przewagę. Tak naprawdę... No musiałby popełnić jakiś duży błąd, żeby Janusz miał szansę jeszcze to wygrać. I teraz wjazd HGN na tyły bazy. A jednak nie, jednak jeszcze wycofanie. Zniszczenie tylko pojazdu. No ale Janusz teraz będzie trzymany na mega głodzie. Stracił obydwie komory tak naprawdę na początku tej bitwy. I gdyby miał je teraz w bazie, to mógłby jeszcze powalczyć. Mógłby gdzieś tam te skrzynki dostarczać i ekonomicznie sobie nadrabiać te straty. Natomiast teraz no, jest w bardzo ciężkiej sytuacji. On będzie musiał oczywiście wybudować tą komorę, co będzie go kosztować kolejne skrzynki. No i wydaje się to być początkiem końca dla niego. Kolejne skrzynki pojawiają się na mapie. Jest to muzyka dla uszu Torgala w tym momencie, no bo jak wiemy, Janusz na chwilę obecną nie może zbierać tych skrzynek z środka mapy. Okej. Chyba decyduje się na ostateczne wyjście z bazy Janusz. Zamiana wszystkich swoich ludzi w poborowych. Jeszcze jakiś snajper się tu może pojawi. Nie, wszyscy karabiny. I ruszamy. No ciężko byłoby tutaj już nadrobić te straty Januszowi, więc decyduje się na jedyne w zasadzie logiczne rozwiązanie, czyli będzie próbował to jeszcze jakimś desperackim atakiem uratować, ale no z tych dział jest zbyt dużo, nie wróżę temu atakowi dużych szans. Jeszcze swoje HG wysłał przodem jako takiego zwiadowcę. Ale to będzie koniec, dokładnie. No szkoda Janusza, bo w tej poprzedniej grze, gdzie go wyrzuciło, miał przewagę i prawdopodobnie by ją wygrał, dokończył, no ale nie mogliśmy tam powiedzieć, że to ona była skończona, ta gra. Natomiast no w tej drugiej Torgal zdecydowanie zwyciężył.